Witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam z budynku Parlamentu Europejskiego. Ciesząc się, że przynajmniej w ten sposób jestem w stanie uczestniczyć w konferencji organizowanej dzisiaj w Warszawie Security Case Study, czyli studia, praca tak naprawdę bardzo praktyczna dotycząca zagadnień bezpieczeństwa, dotyczących zwalczania incydentów bezpieczeństwa, raportowania ich, ale również, a może przede wszystkim, zapobiegania im w przyszłości. Zwracam się do Państwa z krótką wypowiedzią dotyczącą raportowania incydentów dotyczących ochrony danych osobowych, związanym z wprowadzonym w tym roku nowym rozporządzeniem ogólnym Unii Europejskiej, rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych, które prace nad którym trwały od 2012 roku zakończyły się w maju 2016 roku wydaniem rozporządzenia 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku. Mówię wydaniem w maju, dlatego że formalnie pojawiło się ono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 25 maja 2016 roku. To o tyle istotne, że rozporządzenie w całości wchodzi w życie po 2 latach od jego opublikowania. Oznacza to, że 25 maja 2018 roku pojawi się od tej strony nowa sytuacja prawna, sytuacja, o której będą wspominali również inni uczestnicy Państwa konferencji. Ja chciałbym skupić się na zagadnieniach nowych w europejskich zasadach ochrony danych, nowych zasadach dotyczących raportowania incydentów bezpieczeństwa, ale też utrzymywania bezpieczeństwa wszystkich systemów informacyjnych, w których przechowywane są dane osobowe. Na początku rozporządzenia podkreśla się, że ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z podstawowych praw zawartych w traktatach Unii Europejskiej. Przede wszystkim w artykule 8 ust. 1 Karty Praw Podstawowych i artykule 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zasady dotyczące raportowania incydentów bezpieczeństwa są, jak mówiłem, nowym zakresem, który pojawił się w przepisach unijnych dotyczących ochrony danych osobowych, ale sama idea raportowania nie jest nowa. Nie jest nowa w Europie, istnieje bowiem już również w formie obowiązkowych przepisów w niektórych krajach Unii Europejskiej, w niektórych zaś do tej pory była wprowadzana na zasadzie kodeksów dobrych praktyk stosowanych przez biznes, stosowanych również przez administrację publiczną. Sam pomysł raportowania jako oficjalnej procedury pochodzi zaś spoza Europy i jak Państwo doskonale wiecie, szeroko rozbudowany jest w krajach anglosaskich poza terytorium Europy, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. System amerykański jest systemem bardzo rozproszonym. Jest tak naprawdę 51 różnych systemów raportowania incydentów bezpieczeństwa, tak zwanych data breach notifications. 47 stanów dorobiło się odpowiedniej regulacji, 4 terytoria amerykańskie, od dystryktu Columbia, zaczynając przez Guam, Puerto Rico po Wyspy Dziewicze, również dorobiły się swoich przepisów. Mamy więc tu do czynienia z ogromnym rozproszeniem po stronie amerykańskiej, natomiast po stronie europejskiej z próbą doprowadzenia do jakiejś wspólnoty, jakiejś jedności zasad istniejących we wszystkich krajach. Bardzo dobrze to wygląda z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia geograficznego, mógłbym powiedzieć. Natomiast trochę gorzej, jeżeli chodzi o spójność wewnątrz regulacji europejskiej. Bowiem poza raportowaniem incydentów bezpieczeństwa, które pojawiło się w rozporządzeniu o ochronie danych, pojawiają nam się inne systemy. System pojawiający się w rozporządzeniu eIDAS, czyli tam, gdzie mówimy o podpisach elektronicznych, tam, gdzie mówimy o elektronicznej identyfikacji. System pojawiający się w dyrektywach finansowych. System pojawiający się w końcu w dyrektywie o bezpieczeństwie sieci, czyli dyrektywie NIS. Na ile one tak naprawdę będą w praktyce zgrane ze sobą i na ile będą ze sobą współpracowały, okaże się w przyszłości. No ja mam szczerą nadzieję, że będzie to system, który w sposób praktyczny będzie funkcjonował, bo pamiętajmy, że jeden system raportowania incydentów o ochronie danych już w Polsce obowiązuje. Jest to ten, który wynika z przepisów prawa telekomunikacyjnego i z przepisów wdrażających dyrektywy pakietu telekomunikacyjnego. Na czym polega system, który wprowadzony został w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych? Przede wszystkim musimy pamiętać, że jego zadaniem jest ochrona podstawowych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych i tak naprawdę każda sytuacja, w której następuje naruszenie
zasad bezpieczeństwa danych, ale również naruszenie zasad dotyczących przetwarzania samych danych może być tą, która będzie podlegała raportowaniu. O zasadach za chwilę, o praktyce w tej chwili. Bezpieczeństwo przetwarzania danych. Bezpieczeństwo przetwarzania danych opisane w artykule 32 rozporządzenia ogólnego to możliwość wprowadzania rozwiązań, które dostosowane są z jednej strony do zagrożeń, którym podlega system informacyjny i zasoby, które są w nim zgromadzone, ale z drugiej strony jest również dostosowany do możliwości samego administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych zdaje sobie sprawę z tego, że różne jest prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu, różna jest waga zagrożeń, które mogą się pojawić, ale również różny jest stan sztuki ochrony danych dla poszczególnych rodzajów zasobów. Tam, gdzie mówimy o sposobach doprowadzania do bezpiecznego przetwarzania danych, rozporządzenie podpowiada, że tak pseudonimizacja, jak i szyfrowanie danych powinny być traktowane jako jeden ze sposobów zapobiegania naruszeniom ochrony danych osobowych, ale również zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności, odporności systemów i usług przetwarzania. Również zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu, który może się zdarzyć, incydentu fizycznego bądź incydentu technicznego. I w końcu część tego bezpieczeństwa to regularne testowanie, mierzenie, ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo danych. Co dzieje się więc w momencie, kiedy dojdzie do naruszenia danych osobowych, kiedy dojdzie do sytuacji, w której potrzebne będzie raportowanie tego do instytucji regulacyjnej? Jeżeli dojdzie do naruszenia danych osobowych, administrator jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki poinformować o tym zdarzeniu regulatora z zakresu ochrony danych osobowych, czyli w przypadku Polski Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w przypadku innych krajów Unii Europejskiej, innego organu ochrony danych osobowych, które w danym kraju sprawuje jurysdykcję. Co to znaczy niezwłocznego poinformowania? Rozporządzenie podpowiada, że mówiąc o niezwłocznym raportowaniu, mówi o 72 godzinach, 72 godziny od wystąpienia naruszenia, a ściślej mówiąc od stwierdzenia, że do tego naruszenia doszło. Warto jednak dodać, że w ustępie 4 tego samego artykułu wprowadza się rozwiązanie, które troszeczkę łagodzi ten 72-godzinny termin, mówiąc, że jeżeli i w zakresie, w jakim informacji nie da się udzielić w ciągu tych 72 godzin, można jej udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki. Chodzi więc o to, żeby pierwotna informacja została podana do regulatora, aby on również powiadomiony był o tym, że zdarzenie takie miało miejsce. Natomiast później informacja może być uzupełniona. No i jak Państwo wiecie, co zresztą wynika z tego, co dzieje się podczas całej konferencji, odtwarzanie samego zdarzenia, które miało miejsce, oraz przygotowywanie środków, które miałyby mu zapobiegać w przyszłości, trwa oczywiście bardzo często dużo, dużo dłużej niż owe 72 godziny, a zgłoszenie, o którym mowa w rozporządzeniu, powinno po pierwsze opisywać charakter takiego naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać, jakie kategorie danych i jaką przybliżoną liczbę osób może dotyczyć to zdarzenie, które miało miejsce, jaka może być tym samym wielkość samego zdarzenia, jakie może być jego znaczenie. To zawiadomienie powinno zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych, który powołany jest do ochrony danych w tej instytucji, tym podmiocie, który jest administratorem danych osobowych, bądź odpowiednio u przetwarzającego dane osobowe, bo i tak ten przetwarzający obowiązek poinformowania ma. W końcu zgłoszenie powinno opisywać możliwe konsekwencje naruszenia danych osobowych i, co chyba najważniejsze, opisywać środki zastosowane i proponowane przez administratora danych w celu zaradzenia w przyszłości naruszania danych osobowych w podobny sposób. Wspomniałem tu o przetwarzającym. Przetwarzający oczywiście jest zobowiązany w pierwszej kolejności poinformować administratora danych osobowych o tym, że zdarzenie miało miejsce. Pamiętajmy, że to administrator danych osobowych jest głównym kontaktem
dla organu ochrony danych osobowych, w związku z czym to na nim będzie spoczywała większość odpowiedzialności za to zdarzenie. Może zdarzyć się również, że o zdarzeniu takim musimy poinformować bezpośrednio osoby, których dane dotyczą. Artykuł 34 rozporządzenia opisuje to dokładnie, mówiąc, że jeżeli naruszenie danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, administrator, ponownie bez zbędnej zwłoki, zawiadamiać powinien o tym osobę, której dane dotyczą, bardzo podobne informacje przekazując do tych, które zostały wymienione przy zawiadomieniu, które jest zgłaszane do regulatora. Jeżeli taka informacja dla osób, których dane dotyczą, nie została przekazana przez administratora danych osobowych, może nakazać mu przekazanie takich danych regulator. Czyli regulator, poinformowany o tym, że doszło do zdarzenia bezpieczeństwa, może uznać, że w tym przypadku istotne jest poinformowanie o tym również osób, które dane dotyczą. O ile znane mi są doświadczenia z działaniami regulatorów telekomunikacyjnych, z reguły sami operatorzy telekomunikacyjni, sami przedsiębiorcy telekomunikacyjni dokonują przekazania informacji osobom fizycznym we wszystkich przypadkach, które rzeczywiście mogłyby powodować poważne naruszenie praw osób. Czyli nie mieliśmy takiej sytuacji, w której regulator musiałby samodzielnie interweniować i nakazywać przekazanie informacji. No ale też pamiętajmy o tym, że przedsiębiorstwa telekomunikacyjne są po pierwsze z reguły większymi podmiotami bardziej nastawionymi na przetwarzanie danych osobowych, po drugie dość homogenicznymi. Natomiast te przepisy, o których wspominam w dniu dzisiejszym, to są przepisy, które obowiązywać będą wszystkich przetwarzających dane osobowe, wszystkich administratorów danych osobowych, niezależnie od tego, w jakim sektorze pracują. Jakież więc są te zasady, które powinniśmy mieć cały czas w głowie, które powinny nam pomagać zapobiegać niepotrzebnym skutkom związanym z incydentami dotyczącymi danych osobowych? To zasady podstawowe ochrony danych osobowych, które nie uległy zmianie w nowym rozporządzeniu ogólnym, są bardzo podobne do tych, z którymi mieliśmy do czynienia na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących w Unii Europejskiej i dotychczas obowiązujących w Polsce. 6 podstawowych zasad. Po pierwsze, kwestia zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych. Czyli dane powinny być przetwarzane w taki sposób, aby osoba wiedziała, co jest przetwarzane, wiedziała, że zawsze istnieje podstawa prawna do takiego działania. Dane powinny być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie mogą być przetwarzane dla celów innych niż te, dla których zostały zebrane, czyli zasada nazywana ograniczeniem celu przetwarzania danych. Powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne, dla celów, dla których są przetwarzane. Czyli mamy zasadę minimalizacji przetwarzania danych, najbardziej zresztą kontrowersyjną w obecnej chwili w przypadku wszelkich systemów opierających się na rozwiązaniach big data. Dane powinny być prawidłowe i powinny być uaktualniane. Oznacza to, że prawidłowość i rzetelność tych danych, które przechowujemy, ich wysoka jakość powinny stać zawsze przed oczami administratora danych osobowych. W końcu powinny być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, które dotyczą, przez okres nie dłuższy niż ten, który jest niezbędny dla wypełnienia celów, dla których zostały zebrane, czyli ograniczenie czasem, ograniczenie przechowania czasem. No i w końcu, proszę Państwa, powinny być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych, w tym ochronę przed niedozwolonym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Tą zasadę nazwano zasadą integralności i poufności i myślę, że ona jest tą, która jest najbliższa uczestnikom konferencji, w której Państwo uczestniczycie. Pamiętajcie Państwo, że wszyscy administratorzy danych osobowych mają obowiązek samodzielnego udowadniania tego, że taka integralność i poufność danych została zachowana, a kwestie notyfikowania zdarzeń dotyczących bezpieczeństwa są tu tylko pewnym uzupełnieniem. Życzę Państwu bardzo dobrej i owocnej konferencji. Mam szczerą nadzieję spotkać się z Państwem już na żywo podczas kolejnej jej edycji. Dziękuję bardzo.